Cześć, Wojtek z kanału Remontownia. Dzisiaj w takiej scenerii, a nie w innej. W poprzedniej pracy nie mogłem wam pokazać. No, RODO, nie wolno, zakaz. Trudno, no ale nie chciałem zostawić was bez życzeń. No, u nas się dzieje. U nas się dzieje. Tak, powstają pisaneczki. Tak szybko, no. Przede wszystkim dzięki za maile, bardzo miło. Dziękuję wszystkim i każdemu z osobna. Piszecie, że dość subskrypcji jest, mało wyświetleń. Słuchajcie, ja na to wpływu nie mam, tak już jest. Ja sobie te filmiki skręcam, to jest czyste hobby. Także raz w tygodniu się uda, raz na dwa tygodnie. Po prostu zajawka. Ale dzięki YouTube'owi ogólnie poznałem fajnych ludzi, fajne kanały. Fajne relacje zostały nawiązane z innymi ludźmi, więc o to w tym wszystkim chodzi, nie? Jak ja nie mam czasu wrzucić, no to wrzucają inni, kanałów naprawdę bardzo dobrych jest dosyć. Domom budowniczy, Dawid Budowlaniec, Rafi Budowlaniec, słuchajcie, MBUT1, Remont For You, co dziś robimy, także tych kanałów jest naprawdę dużo i jest co oglądać. I tak sobie myślę, że fajnie by było kiedyś zrobić jakiś wspólny projekt, jak te wszystkie kanały się zjeżdżają, wiecie, wszyscy fachowcy się zjeżdżają. Ciekawe jakby to wyglądało, bo mam nadzieję, żebyśmy wypali troszkę lepiej jak nasza reprezentacja, aczkolwiek nie wiadomo. Tam też bardzo dużo indywidualności, natomiast razem coś nie wychodzi. Mam nadzieję, że u nas byłoby inaczej. Może kiedyś takie coś zorganizujemy. Fajnie by było. Super. Taki zlocik ludzi, którzy mają zajawkę, jeżeli chodzi o filmiki, czy ogólnie budowlankę. No to by było coś. Tylko musimy poczekać na lepsze czasy. A propos lepszych czasów, to właśnie życzę wam tych lepszych czasów. Wesołych, spokojnych, radosnych świąt. Mam nadzieję, że już przyszłe święta będą takie, jakie znamy sprzed paru lat, czyli normalnych. Życzę, żeby to wszystko się już skończyło, żebyśmy mieli normalny kontakt ze wszystkim i wszyscy z nami i żebyśmy naprawdę, nie wiem, urlopowali jak dawniej, spotykali się jak dawniej, gadali jak dawniej, a nie tylko przez telefony. Mam nadzieję, że to się naprawdę w końcu skończy i będzie wszystko w porządku. Także póki co spokojnych świąt, Wielkiej Nocy, radosnych w gronie rodziny, jeżeli jest oczywiście ku temu możliwość i sposobność. A my widzimy się oczywiście w następnych projektach, także dzięki bardzo, że oglądaliście. Miłego dnia, hej ciopa, pozdrawiam.